Siemanko wszystkim, z tej strony Michał, witam was w kolejnym odcinku z Raymana Revolution. W sumie to bardziej zagrajmy w Rayman 2 Revolution. I dzisiaj mamy segment post-commentary albo post-produkcja, jak ja to sobie lubiłem na to mówić, gdzie po prostu będę wam pokazywał, w jakich miejscach zabrakło nam lumków oraz klatek. Dzięki poszczególnym mocom i umiejętnościom będziemy mogli teraz wrócić do tych lokacji i uzbierać sobie nasze okrągłe 100%. Jest to przedostatni odcinek przed ostatnią sesją, gdzie będziemy przechodzili sobie statek więzienny oraz będziemy pokonywali raz na zawsze Brzytwobrodego. W sumie to może nie do końca raz na zawsze, bo jeszcze dwie wersje tej gry nas będą czekać. Tutaj mieliście właśnie m.in. powrót do Cierniowych Wzgórz. Teraz znajdujemy się obecnie na Bagnach, gdzie tutaj uratowaliśmy Bzita. I za pomocą maski, która jest w stanie wywołać deszcz, powstanie tutaj drzewko, które pozwoli nam dostać się na samą górę, by zdobyć pozostałe lumki. Powiem szczerze, że gdy pierwszy raz grałem w tę gierkę, to troszeczkę nie ogarniałem, jak na jakiej zasadzie tutaj działa backtracking. Myślałem przez chwilę, że Rayman dostanie, wiecie, jakieś takie inne moce, które pozwolą mu po prostu dostać się do takiego właśnie spływu i w jakiś magiczny sposób tam przeskakiwać z platformy na platformę, by dostać się do poszczególnych lumków. Tutaj zresztą do tego spływu musiałem dwa razy wrócić, bo raz niestety, jak widzicie, jednego lumka nie udało mi się zdobyć i za drugim razem zdobyłem właśnie ten ostatni lumek, który tak bardzo mi przeszkadzał. W tym momencie będziemy ruszali na świątynię wody i lodu, gdzie tutaj w zasadzie, jak pamiętacie, mieliśmy taki właśnie oto mały korytarz z armatką, a raczej małe pomieszczenie z armatką. I przychodząc tutaj zebraliśmy cztery pozostałe lumki, które brakowały nam. Teraz w zasadzie będziemy robili pierwszy poziom, który już wam zdążyłem pokazać. Czyli w sumie to każdy z tych poziomów zdążyłem wam pokazać, ale wiecie, o co mi chodzi. Czyli czarodziejską polanę. I tutaj po raz kolejny korzystamy z maski deszczowej, która nam wytworzy po raz kolejny drzewko, dzięki któremu dostaniemy się do tej oto fortecy i tam zdobędziemy pozostałe lumki oraz jedną klatkę, ponieważ tam jedna klatka na nas czeka z zaprzyjaźnionym duszkiem. Bo oni chyba się tak nazywali na wersję polską. Familiar Spirit to chyba przyjazne duszki na polskie, coś takiego. Jeżeli oczywiście się mylę, to możecie mnie jak najbardziej poprawić w sekcji komentarzy. Ja to bardziej też na taki swój chłopski sposób tłumaczę. Sekwencja tutaj polega na tym, że będziemy musieli najpierw, tak jak widzicie, trafić w śliwkę, a następnie za pomocą tej śliwki podążać spływem w dół. I tam za pomocą pajęczynki dostać się troszeczkę wyżej. Mam nadzieję, że to tłumaczę w dosyć zrozumiały sposób, bo też chcę wam dać taką małą wskazówkę, jak zrobić tę gierkę na 100%. Bo uwierzcie mi, nie jest to ciężkie, nie jest to żadne ciężkie wyzwanie, a mógłbym nawet rzec, że jest to po prostu banalnie proste. Tylko po prostu wystarczy chcieć. Bo dla chcącego nic trudnego. W momencie, kiedy ktoś nie chce, no to niech się nie dziwi, że później wychodzi, co wychodzi. Ja przyznam szczerze, że nigdy jakoś nie byłem wielkim fanem 100%owania Revolution. Zawsze wolałem 100%ować wersję na PS1, ale od czasów, kiedy właśnie nagrałem teraz ten let's play, to muszę przyznać, że chyba będę częściej wracał do wersji Revolution, ponieważ wydaje mi się ona najbardziej taka, może nie tyle konkretna, co po prostu zmiany, które zostały tutaj wprowadzone, spowodowały, że nawet bardziej pokochałem wersję Revolution niż wersję na peceta, bo kiedyś naprawdę byłem ogromnym fanem wersji na PS1, później stałem się fanem wersji na peceta, a na samym końcu właśnie teraz ogromnym fanem stałem się wersji Revolution. Nie to, że na przykład mam jakieś problemy do wersji Dreamcastowej, bo wiem, że wersja Dreamcastowa wśród fanów jest tą najlepszą wersją i definitywną wersją gry. Nie mam nic do niej, ale uważam szczerze, że zbyt mało zmian zostało tam wprowadzonych, no bo sorry, dla mnie wprowadzenie wioski Globoxów to jest jedno, ale te na przykład, no i w sumie jeszcze te takie trójkątne, te takie posążki, co Rayman musi zbierać. No to jeszcze jest taka jakby nowość. Ale tak poza tym to w sumie nic ciekawego nie dodaje. No i jeszcze ta wyspa. Wyspa drzwi. No. Tak szczerze powiedziawszy mówię, nie hejtując, ale Revolution wydaje mi się, że tutaj w
tym wypadku zaorał troszeczkę te wszystkie Raymany, moim skromnym zdaniem. Tak, tę klatkę można zdobyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że po prostu będziemy celowali jakby do tej siatki i proszę. Jak macie złotą pięść, to w ogóle już od razu też się wam klatka niszczy. I tyle. Tutaj mamy już checkpoincik i możemy ruszyć do następnej sekcji. Następna sekcja to jest ta sekcja, gdzie tutaj Robopirat by nas zaatakował, żebyśmy, wiecie, stali przy tej podłodze, żebyśmy mogli spaść w dół. A teraz za pomocą maski deszczu po raz kolejny sobie tutaj ogarniemy dróżkę i będziemy mieli nowy element, który nie pojawił się w żadnej innej wersji Raymana. Otóż grzybek chce, żebyśmy go zjedli. Więc kiedy zjemy sobie grzybkę, to Rayman się skurczy. Sami nawet możecie zobaczyć, w jaki sposób. Wiecie, to jest może i pierdoła, ale w sumie to jest pierdoła, która w moim skromnym zdaniem powoduje, że dzięki temu ta wersja gry jest ciekawsza pod tym względem. Niby pierdółka, ale powoduje, że jednak dużo takich fajnych rzeczy się tutaj dzieje w tej gierce. Och, well. A za tą gromadką kamieni będą dwaj robopiraci, fioletowy i zielony, którzy nas po prostu będą chcieli atakować. I tyle, mamy tutaj ostatnią klatkę, która jest ostatnią klatką w czarodziejskiej polanie. Poza oczywiście poziomami również 100%ujemy huby, tak więc w tym odcinku również 100%ujemy wszystkie trzy huby. Czyli równiny minizaurów już będziemy mieli zrobione na 100%. I te dwa pozostałe. Czyli wiecie, dom Globoxa oraz The Crew Nest, czy jakoś tak? Tak to się chyba on nazywał. Nie, The Rainbow Crew. Tak, The Rainbow Crew też również będzie 100%owany, czyli tęczowa... Co znaczyło krew? Tak szczerze, crew. Bo raczej to nie chodzi o tęczowe gniazdo, wątpię w to. No i oczywiście tutaj w równinie minizaurów mamy tutaj również dwa lumy, które mogłem od samego początku zabrać, ale szczerze nie pomyślałem. No i tutaj mamy również w równinie minizaurów. Musimy, że tak powiem, zanurzyć się i tutaj mamy dwa kolejne lumki, które na nas czekały w sumie od początku. I teraz, udając się praktycznie do chatki Globoxa, dwa ostatnie lumki obok robopiratów i równina minizaurów również jest zrobiona na 100%. Dzięki czemu już nam zostaje naprawdę niedużo. I dalej mam skojarzenia z klonołem, jeżeli chodzi o to Yahoo Raymana. Teraz za pomocą windy zjeżdżamy w dół i będziemy musieli udać się do Skull Cave, ponieważ tutaj będziemy mieli lumki, które spowodują, że będziemy mogli 100%ować dom Globoxa. Ponieważ dom Globoxa również mieści się pod ziemią. Czyżby ta gra sugerowała, że Globoxy mieszkają pod ziemią? Coś w tym może być. Proszę bardzo. Drugi hub już mamy 100%owany. Teraz jesteśmy w Whale Bay, czyli w Zatoce Wielorybów i tutaj nad tymi kostkami lawy, dzięki temu, że możemy teraz lewitować, to możemy dostać się właśnie tutaj. Mamy ten taki fajny helikopter, który pozwala nam dostać się do góry. Z Whale Bay podróżujemy teraz do The... W sumie to dalej jesteśmy w tym, w Rainbow Crew, czyli jesteśmy w ostatnim hubie, gdzie jest obok balonik i jeden lum. Dokładnie tak. Zostało nam tylko 4 lumki już. W przerwie pomiędzy The Rainbow Crew dostajemy się teraz jakby do podświątyni lawy, gdzie tutaj mamy jedną klateczkę oraz lumek, który pozwoli nam dostać się na samą górę do ostatnich żółtych lumków. Mogłem to oczywiście zrobić na samym początku, ale szczerze nie pomyślałem i dopiero kiedy sobie tak zagrałem w ten poziom i zacząłem eksplorować, to właśnie odkryłem, że tutaj na dole ta klatka była i stwierdziłem, że to będzie idealny moment, żeby włączyć po prostu nagrywanie. I jak najbardziej mamy już poziom zrobiony na 100%. Dokładnie tak. I teraz mamy tutaj dalszą część Rainbow Crew, gdzie jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie walczyliśmy z tym sługusem brzytwobrodego i tutaj będziemy mieli pozostałe lumki, które również przegapiłem, ale dzięki temu magnesowi na lumki to udaje mi się bezproblemowo tutaj je wszystkie zagarniać. I to jest bardzo fajne, że mamy takie jakby ułatwienie, bo szczerze powiedziawszy bez tego magnesu, no to ciężko byłoby znaleźć te wszystkie lumki.
Bo musielibyśmy wtedy bardzo długo siedzieć w tych poziomach. Przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się oczywiście mylić. Pozytywnym aspektem również tej oto części poziomu jest to, że mamy tutaj biurka. Takie, wiecie, mówię, to jest pierdoła, ale ta pierdoła po prostu bardzo, przynajmniej mnie cieszy, że coś takiego widzę. No i tutaj będziemy mieli robopiratów zombie, którzy będą chcieli nas zaatakować, ale my sobie ich olewamy i idziemy do ostatniego lumka, który właściwie jest tutaj. Dokładnie tak. Ostatni hub mamy już jakby zaliczony na 100%, więc teraz jesteśmy w świątyni lawy, gdzie praktycznie pominęliśmy sobie tutaj lumki. Z jakiegoś bliżej mi nieznanego powodu. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ pozostałe dwa lumki będą właśnie w następnej sekcji. O tutaj. Dokładnie tak. Że też ja ich nie zauważyłem. No i ostatni poziom, grobowiec starożytnych, czyli to jest ta sekwencja, gdzie był checkpoint, gdzie ja sobie ją ominąłem. Co za tym idzie, ominąłem również trzy ostatnie lumki. To by było na tyle z tego bonusowego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Gorąco zapraszam do wbicia na grupę na Facebooka oraz na Discorda, linki są pozostawione w opisie. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. I widzimy się w ostatnich odcinkach. Zagrajmy w Rayman 2 Revolution.